Witamy na dzisiejszych dniach Lublińca zespół Na Odwrót. W tle słyszymy Insane. Skąd nazwa zespołu? Nazwa wzięła się bardzo spontanicznie. Kiedyś u mnie po prostu na próbie. Bo ktoś palnął po prostu słowa Na Odwrót. O, a czemu nie możemy się tak nazywać? Ile już razem koncertujecie? Gramy od około pół roku. I właściwie parę miesięcy temu wzięliśmy się tak za to naprawdę poważnie. Dzisiaj dni Lublińca. A jakie wasze plany na przyszłość? Zapowiada nam się parę poważnych koncertów na przystanku PAD, który odbędzie się w tym roku w Lublińcu. I to jest moim zdaniem dla nas niezłe wyzwanie na ten moment. Oczywiście parę okolicznych innych imprez też mamy zaplanowanych. I nagranie w Warszawie, nie? Aha. I jedziemy, i naszym celem są dni Katowic. Nie, i do tego jedziemy nagrywać demo do Warszawy. Czym dla was są Dni Lublińca? Czymś bardziej dla promocji, dla reklamy, czy dla własnego rozwoju? Po pierwsze dla zabawy i po drugie zobaczyć, czy potrafimy się na większych imprezach po prostu odnaleźć. Macie jakąś perspektywę w życiu jako zespół, co chcecie osiągnąć? Czy bardziej lecicie na spontaniczność? Oczywiście bardziej chyba spontaniczność, tak mi się wydaje. Zdecydowanie spontaniczność. Spontaniczność. A co myślicie, gdyby w przyszłości zaproponował wam komercję? Taki Spodek czy takie Opole? Bardziej chcecie to robić jako pasję, jako hobby, dla własnego siebie, żeby się wyrazić, czy jesteście też zainteresowani na przykład zarobkiem tym? No oczywiście, że każdy chciałby z nas zarobić. Nie wiem. Wiesz, o tej kwestii będziemy myśleć tak za 2 lata, nie? Jak nam się uda. Na razie traktujemy to tylko i wyłącznie jak zabawę i pasję i hobby i wszystko razem wzięte. Dokładnie. Wojtek Kasprowicz, jestem gitarzystą prowadzącym w zespole Na Odwrót. Marek Szczęsny, jestem akordeonistą i najbardziej zajmuję się akompaniamentem. Agata Wróbel i gram na klawiszach. Ja jestem Bombel, tak zwany Sebastian Klimas, jestem gitarą solową, gram na gitarze solowej zespołu Na Odwrót i jestem z tego dumny. Tomasz Wyrwi, gitara basowa, usiłuję współpracować ze Szczepanem. Cześć, jestem Łukasz Szczepanowski, Szczepan, jestem tu nowy, gram od lutego i gram na perkusji. Julia Suchara, wokalistka zespołu Na Odwrót.